Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym rozpoczynam nowy cykl wykładów, składający się z 12 części pod tytułem Jak żyć w ostatnich dniach na Ziemi. Temat bardzo ważny z uwagi na to zbliżający się sąd ostateczny, oddzielenie dobrych i złych, ustanowienie wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. I mamy się w sumie, będzie tych tematów 12. Pierwszy temat, zaangażowanie w sumienne i modlitewne studium Pisma Świętego, życie prawym życiem, wzrastanie w łasce, żywy związek z Chrystusem, posłuszeństwo w obecnym świetle, usunięcie grzechu ze swojego życia, pokorna postawa, podążanie za światłem reformy zdrowotnej, akceptacja i stosowanie starych praw, akceptowanie ducha proroctwa, wybranie i oświecenie przez Ducha Świętego, wykazanie postępu w stosunku do otrzymanego światła. Wszystko oczywiście ma za celu, tak jak w liście do Tesaloniczan czytamy, a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak więc człowiek, który przygotowuje się na przyjście Pana Jezusa, na sąd ostateczny, na wejście do wiekuistego Królestwa Chrystusowego, będzie rozwijał się w trzech kierunkach: ciała, duszy i ducha. To właśnie ten cykl wykładów ma nas do tego przygotować. Tu mamy greckie słowa, które są tak samo używane w języku polskim: soma, czyli ciało, pneuma, czyli duch, i psyche. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Księga Izajasza. Każdy z nas chciałby mieć takiego ducha pańskiego, który będzie nim kierował we wszystkich tych trzech aspektach. Tak więc w dniu dzisiejszym rozpoczynamy pierwszą część z tego cyklu, zaangażowanie w sumienne i modlitewne studium Pisma Świętego. Przypominam z tej okazji słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do szatana, kiedy on go kusił, który mówił: nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boży. Ewangelia Mateusza 4:4. Tak więc nie tylko żyjemy chlebem, nie tylko żyjemy doczesnością, tymi celami ziemskimi, ale nade wszystko mamy mieć ten najważniejszy cel niebieski i pomocne nam w tym będzie sumienne. Wiemy, co znaczy sumienne uczenie. I modlitewne studium. Dlaczego modlitewne? Bo poznanie Słowa Bożego zależy od Pana Boga. On udziela mądrości. I tutaj mamy bardzo ważne słowa, które tutaj podałem, mianowicie Biblia dla zaawansowanych. To jest bardzo ważne. Osoby, które już pewne kroki zrobiły w drodze do poznania Słowa Bożego. Są aktywne, są sumienne, dla nich to będzie przeznaczone, oni więcej zrozumieją z tego wszystkiego. Lecz tak samo i zapraszam wszystkich chętnych do poszerzenia swojej wiadomości z tytułu Słowa Bożego. Pierwszym, takim najważniejszym krokiem w zaawansowaniu studiowania Pisma Świętego jest przyjęcie Ewangelii Wiecznej i zwiastowania pierwszego anioła. W objawieniu 14 rozdziale jest wspaniały opis zbawionych, i potem jest opis ostatniego orędzia, objawienie 14 rozdział 7 wiersz, ostatniego orędzia Bożego do
przed końcem świata. Bóg będzie chciał uratować jeszcze więcej osób, chce ich zaprosić do wspaniałego swojego królestwa i dlatego wysyła wspaniałe zwiastowanie pierwszego anioła, które brzmi: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. To Bóg ma nam do przekazania od siebie. Osobista rada: bój się Boga, oddaj Mu chwałę, gdyż nadchodzi godzina sądu. Koniec świata, sąd ostateczny zbliża się, który ostatecznie rozwiąże sprawę dobra, walki dobra ze złem. Mamy oddać Bogu cześć jako temu, który jest stwórcą, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Powinniśmy pamiętać, że Bóg jest stwórcą. On nas stworzył. On ten cały wszechświat stworzył i mamy Mu z tego tytułu oddać cześć i chwałę. I to, co powiedział Bóg Mojżeszowi, znaczy Abrahamowi: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Pierwszy test. Bóg wypróbowuje ludzi, poddaje testom. Bóg poddaje próbom człowieka. Przez całą Pismo Święte są te próby pokazane. Próby godziny pokuszenia i dlatego modlimy się w modlitwie pańskiej i nie wódź nas na pokuszenie, abyśmy przechodzili zwycięsko wszystkie próby, które przychodzą, próby naszej wiary. Bóg wystawiał na próbę Abrahama, następnie Joba, następnie Piotra, który jednakowoż nie przeszedł zwycięski tej próby, zaparł się Chrystusa. Trzykroć się zaparł, ale gorzko żałował, gorzko zapłakał i następnie był bardzo gorliwym apostołem. Księga Jeremiasza podaje: ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Same słowa są bezwartościowe. Za słowami muszą iść czyny. Pierwszy z tych punktów zaawansowanych to jest to, że przyjmujesz Boga jako stwórcę, a zarazem jako prawodawcę, jako sędziego. Bóg stworzył wszystko. Stworzył to w ciągu 6 dni, a 7 odpoczął i dał nam wspaniały przykład. I Bóg do Mojżesza zwrócił się w ten sposób: będziecie przestrzegać przykazań moich, wypełniać je, jam jest Pan. Oczywiście to Boże wezwanie było wielokrotnie lekceważone przez Izraelitów. Bóg wystawiał ich na próbę, a oni szli swoimi własnymi drogami i było bardzo źle z nimi. Tak samo pierwsza próba to jest dekalog. Czy będziesz przestrzegał przykazań moich? Czy twoja wiara rozwija się? Czy stanęłeś na jednym punkcie, ani w lewo, ani w prawo? Jakie to są Boże przykazania? Pismo Święte w Księdze Mojżeszowej, 2 Mojżeszowej, 20 rozdział, podaje nam te 10 przykazań, które jest słabo znane wśród chrześcijan. Są one oryginalne i to jest ta pierwsza próba. Czy będziesz przestrzegał Bożych przykazań? Pierwsze przykazanie: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Drugie: nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, którego karzę winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan nie pozostawia bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. 4. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką pracę swoją, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdy w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nim jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 5. Czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. I 10. Nie pożądaj domu bliźniego twego, nie pożądaj żony bliźniego twego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. To są przykazania, które Bóg własnym głosem ogłosił z góry Synaj i spisał to na tablicach kamiennych, dał to Mojżeszowi i to było koniec. Bóg nie jest jakimś nauczycielem, który non-stop powtarza swoje słowa, raz powiedział, raz zapisał i teraz będzie sąd. Miejmy to wszystko na uwadze i kiedy to czytamy, możemy się tu buntować, że o co to za dziwne przykazania, jakieś długie i tak dalej. To są przykazania samego Pana Boga. Bóg podał takie przykazania, a nam zlecił, abyśmy je przestrzegali. Do czego możemy przyrównać te przykazania Boże? Jedziemy na Sumatrę, nam jest Ocean Indyjski i tam na każdej plaży mamy instrukcję ostrzegającą nas przed tsunami. Jak mamy się uratować? I przychodzenie na plaży bez zapoznania się z tą instrukcją jest ryzykiem, wielkim ryzykiem. Takim samym ryzykiem, jak życie na tej ziemi, zapoznawanie się z Bożymi przykazaniami, ale czekającymi na jakiś łód szczęścia. Tu mamy chwilę, za chwilę będzie tu na tej plaży tragedia. Ludzie są w pewnej nieświadomości, chociaż pokazywane były znaki nieszczęścia zbliżającego się, a za chwileczkę będzie tu tragedia, kiedy 30-metrowa fala uderzy na tę plażę. Tak więc zaangażujmy się w codzienne, sumienne i modlitewne studiowanie Pisma Świętego. Chociaż troszeczkę każdego dnia. Przeczytajmy, módlmy się, prośmy Boga o oświecenia, bo w liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie trzeba być wielkim teologiem. W ogóle nie trzeba być teologiem. Można być prostym człowiekiem i studiować Pismo Święte i nawet dzieckiem można być i też poznać mądrości Bożej. Po co studiujemy, po co to badamy? Pismo Święte nam wyraźnie mówi, osiągając cele wiary, zbawienie dusz. Chcemy być zbawieni, żyć wiecznie w Bożym Królestwie. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Nie tylko czytanie Słowa Bożego, ale możemy też i słuchać. Obecnie mamy MP3, różne audio wydania, możemy słuchać. Zamiast bezsensownych muzyki, bezsensownych filmów, możemy słuchać i wzmocniać naszą wiarę, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Tak więc chcemy tej mocy Bożej, która by nas oświecała. Pan Bóg wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków,
ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. List do Hebrajczyków. Tak więc Bóg wielokrotnie na różne sposoby przemawia. W dawnych czasach przemówił przez Chrystusa i w obecnych czasach tak samo przemawia. Przemawia do nas, ale nasz, jak Chrystus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościoła. Nie każdy, kto ma uszy, słyszy ten głos Boży. Tu mamy pokazaną kopalnię złota. Jak to ludzie wykazują wielki wysiłek, aby zdobyć grudkę złota. Jak się poświęcają. Isaac Newton napisał w ten sposób. Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się nad morskim brzegiem, pochylającym się, znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną. Tak mamy niezgłębione bogactwo Słowa Bożego, niezgłębioną kopalnię złota, gdzie możemy szlachetne rzeczy odkryć, które są potrzebne do naszego życia. Oczywiście nie idziemy z gołymi rękami. Tak, do kopalni łopata, kilof, misa, woda są potrzebne. Tak samo do studiowania Pisma Świętego potrzebujemy też pomocnych rzeczy. Przede wszystkim Biblię, różnego rodzaju podkreślacze, notes, gdzie notujemy swoje myśli. Czasami przychodzą nam tak cenne myśli, że dobrze mieć blisko siebie zawsze jakiś notes, czy na biurku, żeby zapisać te cenne myśli i studiować i zapisywać te wszystkie dobre przemyślenia, które przychodzą w czasie studiowania. Bóg chciałby, abyśmy przestudiowali historię Jego postępowania z ludźmi i narodami w przeszłości, abyśmy mogli nauczyć się szanować i słuchać Jego orędzi, abyśmy mogli słuchać Jego ostrzeżeń i rad. Tak więc przestudiujmy tą historię. Kiedy czytamy Pismo Święte, nie na szybkiego, nie na szybko, nie szybko. Jak najwięcej danego dnia przeczytać. To nie są wyścigi. Przeczytajmy jeden, dwa, daną historię, która jest opisana. Kilka razy przeczytajmy, aby zgłębić, zastanówmy się nad tym, budźmy się, rozważajmy, a Bóg nas oświeci. Co przekazuje, jakie jest myśli Boga, jak Bóg postępuje, co On robi. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Tak więc, jeżeli znaleźliśmy łaskę w oczach Bożych, chcemy poznać Boga, co Bóg żąda od nas. Abyśmy żyli w tej błogosławionej łasce z naszym Panem. Starajcie się więc poznać usilnie, poznać Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest, jak zorza poranna i przyjdzie do nas. Tak jak zorza poranna, tak jak nowy dzień po nocy przychodzi, tak pewne jest, że poznamy Boga, ale jeżeli będziemy to czynili usilnie. Ten, który szuka złota w tej kopalni, naprawdę ciężka to jest praca. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Musimy mieć też odpowiedni stosunek do Boga. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tu są kolejne wersety, które mówią nam to, że tym, który dochodzi do wszystkiego, jest tym, który nas oświeca, jest Duch Święty. Chrystus powiedział Piotrowi, że ty sam do tego nie doszłeś, ale Ojciec mój to ci wszystko objawił. I musimy bardzo prosić Boga, aby nam objawił prawdę, abyśmy w pewnych sytuacjach trudnych w naszym życiu, aby Bóg przyszedł do nas z pomocą. Jest błogosławieństwo dla tych, co czytają, słuchają Słowa Bożego i
abyśmy zrozumieli tą tajemnicę Chrystusową, to, co Bóg chce z ludzkością uczynić, że On chce dobra naszego zbawienia, ale nie chce też łamać naszej woli, naszej zadania. Tu mamy ciekawą historię, która jest opisana w 16 rozdziale Ewangelia Mateusza, jak to Chrystus zarzuca faryzeuszom, że oni potrafią rozeznać znaki nieba. On odpowiadając rzekł im, kiedy nastanie wieczór, mówicie, będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni, a rano będzie wichura, bo niebo pochmurnieje się czerwieni. Czerwone niebo wieczorem to jutro ładna pogoda, rano czerwone to zła pogoda. I Chrystus mówi, pokolenie i obłudnicy, umiecie rozsądzić oblicze nieba, a znaków tych czasów nie możecie rozsądzić. Tak więc Bóg podaje też znaki czasu. Są znaki, o których Chrystus podał, znaki powrotu Chrystusa, które powinniśmy odpowiednio interpretować, ale aby nie być zaskoczeni, tak jak ci ludzie, około 300 tysięcy ludzi zginęło tego 26 grudnia 2004 roku w tsunami na Oceanie Indyjskim. Ludzie, którzy zlekceważyli znaki, które się pojawiły, że będzie wielkie tsunami. I Chrystus zadaje pytanie, dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Dlatego, że nie potraficie słuchać mojego słowa. Panie Boże, spraw, abym umiał słuchać Twojego słowa. To jest bardzo ważne pytanie. Chrystus wielokrotnie mówił, napisano. Cóż więc znaczy to, co napisane? Co jest napisane? Jest napisane. Zawsze szukaj w Piśmie Świętym. Nie to, co ludzie napisali, co ludzie powiedzieli, ale co jest napisane w Piśmie Świętym. Tutaj podam kilka przykładów ludzi po Chrystusie, którzy żyjąc w ciężkich czasach średniowiecza, ciemnych wieków średniowiecza, którzy mieli Pismo Święte i wielce się oświecili. Byli wielkimi reformatorami i zderzyli się z tą prawdziwą rzeczywistością. Poznali prawdę, a prawda ich wyswobodziła. Kiedy byłem dzieckiem, byłem ministrantem i musiałem się nauczyć ministrantury po łacinie, bo wtedy jeszcze msza święta odbywała się w języku łacińskim. I bardzo mnie zawsze interesowało, jak to jest w Piśmie Świętym ta cała msza święta, jak to ta ministrantura jest, jak to, co odprawiamy, tabernakulum i tak dalej. I kiedy miałem okazję zdobyć Pismo Święte, czytałem z wielkim zaciekawieniem i stwierdziłem, no tutaj nie ma nic napisane o tym, co my robimy. I nie dziwię się tym wielkim reformatorom, którzy czytając Pismo Święte, chcieli zreformować chrześcijaństwo. Tu mieliśmy Klaudusz Styrion, później Józef Wycliffe, proszę sobie przeczytać to, dokładnie Jan Hus, który został za swoje poglądy reformatorskie spalony na stosie w czasie soboru w Konstancji. W tym soborze w Konstancji, o dziwo, przed soborem było aż trzech papieży, którzy nawzajem siebie wyklinali. I było wielkie zgorszenie dla ludzi, jak taki kościół może funkcjonować, ale kościół sam sobie taką władzę nadał, bo Chrystus powiedział, paś owieczki moje, nie rządy kleru, ale służba kleru. Później przyszedł wielki reformator chrześcijaństwa, Marcin Luther, który nie tylko ogłosił 95 tez potępiających m.in. sprzedaż odpustów,
kupczenie właśnie Słowem Bożym, ale wprowadził wspaniałą Biblię. I ta Biblia dotarła pod strzechy i ludzie mogli studiować niezależnie Słowo swoje. Tak więc kończąc nasze dzisiejsze rozważania, pamiętajmy o tym sumiennym i gorliwym studiowaniu z modlitwą Pisma, Pismo Święte, i zapraszam wszystkich na drugą część, która za niedługo będzie nadana, Życie prawym życiem, jako druga część z cyklu Przygotowanie się na nadchodzące wydarzenia, jak żyć w czasach ostatecznych. Niech Was Wszechmogący Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.